Odkryta ponad 100 lat temu starożytna tabliczka pochodząca z VI wieku przed naszą erą stanowi pierwszy materialny dowód na istnienie wieży Babel. Zdaniem naukowców, tabliczka przedstawia nie tylko proces budowy wieży, ale również człowieka odpowiedzialnego za jej powstanie. Najsłynniejszego władcę Mezopotamii, króla Nabuchodonozora II. Tablica została stworzona w starożytnym Babilonie w okolicach 600 roku przed naszą erą. Mimo iż odnaleziono ją już blisko 100 lat temu, dopiero niedawno poddano ją odpowiednim badaniom. Wszystko to za sprawą doktora Andrew George'a z Uniwersytetu w Londynie, który zauważył dziwny rysunek na kamieniu. Do tej pory tablica pozostawała w prywatnej kolekcji norweskiego biznesmena Martina Schoena. Szacuje się, że budowa babilońskiego zikuratu miała zostać pierwotnie rozpoczęta w czasach rządów króla Hammurabiego około 1792 roku przed naszą erą. Odbudowę i rozszerzenie konstrukcji rozpoczęto pod rządami Nabopalazara i została ukończona po 43 latach pracy pod rządami Nabuchodonozora II. Odkrycie rzeczywistych dowodów na istnienie wieży Babel jest o tyle istotne, że zgodnie z biblijnymi zapiskami jej powstanie było przyczyną dla pomieszania języków ludzkości. O co konkretnie chodzi? Zgodnie z rozdziałem 11 Księgi Rodzaju we fragmencie, który opowiada o wieży Babel, mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego, chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli, chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan zstąpił z nieba, aby zobaczyć to miasto i wieże, które budowali ludzie, i rzekł, są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe. Cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel. Tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Do tej pory uważano, że wieża Babel była jedynie mitem. Dowody biblijne nie były traktowane jako rzeczywisty ślad jej istnienia, ale badania wykonywane przez doktora George'a oraz Instytut Smithsonian umożliwiły poznanie nowych faktów na jej temat. Zdaniem badaczy, zapis biblijny w dużej mierze zgadza się z opisem sytuacji przedstawionym na tablicy. Jednak jeśli istnienie tajemniczej wieży, która spowodowała gniew Boży, jest prawdą, to czy druga część historii dotycząca jego wpływu na rozproszenie się ludzi po całej ziemi oraz zlikwidowanie wspólnego języka całej ludzkości również opisuje rzeczywiste wydarzenia? Zgodnie z interpretacjami, powodem dla działania Boga była ludzka pycha, ale czy cała ta historia nie ma drugiego dna? Niewykluczone, że kiedyś się poznamy.